Oto zagadaj Bóg Boży, który wybrał Ci świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Jezu Chryste, pragniemy przejść z Tobą krzyżową drogą. Tajemnica pierwsza, Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Z Ewangelii według świętego Jana. Gdy ujrzeli Jezusa, arcykapłani i słudzy zawołali: ukrzyżuj, ukrzyżuj. Rzekł do nich Piłat: weźcie go i sami ukrzyżujcie. Ja bowiem nie znajduję w nim żadnej winy. Odpowiedzieli mu Żydzi: my mamy prawo, a według prawa powinien on umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym. Odtąd Piłat usiłował go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: jeżeli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi. Wtedy więc wydał go, aby go ukrzyżowano. Rozważanie do stacji. Nadal niewinni ludzie skazywani są na śmierć. Także ci, tak całkowicie niewinni jak Jezus. To są dzieci nienarodzone, na których wyrok śmierci wydaje własny ojciec czy własna matka. A wykonawcą wyroku śmierci jest płatny morderca, który oficjalnie bierze pieniądze za to, że leczy, a nie za to, że zabija. Żyjemy w czasach, w których skazywanie na śmierć niewinnych ludzi stało się poprawne politycznie, a przez liberałów i ateistów zostało nawet uznane za prawo obywatelskie, za prawo człowieka. Wyroki skazujące niewinnych ludzi na śmierć fizyczną i duchową stały się wręcz synonimem naszych czasów. A Chrystus tak mocno podkreślał: nie sądźcie, bo tylko Bóg przenika i zna człowieka. Każde sądzenie brata jest pychą. Druga, Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Weź krzyż i mękę swoją, świat odkupić raczył. Zawodzeni według świętego Mateusza. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego płaszcz, włożyli na niego jego własne szaty i odprowadzili go na ukrzyżowanie. Bóg Ojciec pozwał nam swojego Syna po to,
by przypomniał nam i wyjaśnił do końca sens dekalogu, a także sens przekazania miłości. Tylko ten, kto wypełnia wolę Boga, nie skazuje na upadki ani samego siebie, ani innych ludzi. Jezu, Ty wziąłeś na swoje ramiona krzyż naszych grzechów, by potwierdzić, że kochasz nas także wtedy, gdy nadal lub znowu jesteśmy grzesznikami. Zebrałeś więc resztki sił, by powstać i iść dalej. I w naszym życiu są chwile słabości. Nie dozwól, Panie, byśmy zostali w nich sami z sobą. Wskaż kogoś, dla kogo trzeba przezwyciężyć słabość i wędrować dalej. Stacja czwarta. Spotkanie z Matką. Dwa kochające serca. Wystarczyła wymiana spojrzeń, aby te serca się spotkały, aby moc jednego wypełniła mocą drugie. Odtąd już idą razem. Szczęśliwy człowiek, który spotkał takie kochające serce, dotrze do celu. Wystarczy spojrzenie, aby nabrać sił i wytrwać na drodze rozwoju miłości.
Syrenejczyk pomaga Jezusowi dźwigać krzyż. Miłość musi też korzystać z pomocy. Nawet obcy ludzie mogą pomóc w wykonaniu naszych zadań, zwłaszcza w najtrudniejszych momentach. Miłość umie przyjmować pomoc drugiego człowieka, a jest to trudna sztuka. Egoizm się broni. Człowiek chce zostać sam ze sobą i ze swoją słabością. Nie chce, by się nim ktokolwiek interesował, by wyciągał do niego rękę. Panie, przyjmujący pomoc Szymona, udziel nam łaski, byśmy nigdy nie usiłowali zostać sami ze swoją słabością. Szósta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi. Kto kocha, zawsze myśli o ubogaceniu tego, kogo kocha. Weronika wracała do domu szczęśliwa, niosąc na chuście utrwalone Twoje oblicze. Tajemnica jej wielkiego szczęścia nie była jednak ukryta w chuście, lecz w sercu. Ona się z Tobą spotkała i z Tobą wracała do domu. Miłość bowiem zawsze dociera do serca i ubogaca je. Naucz nas, Panie, miłości wdzięcznej, która docenia zewnętrzne znaki, ale zawsze najwyżej ceni ubogacenie serca. Siódma, Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem. Człowiek jest słaby i kruchy, jak bańka mydlana,
a ilość zła czyhającego nań, by go zniszczyć, jest olbrzymia. Jeśli jednak człowiek umie kochać, staje się twardy jak diament i zło nie potrafi go zniszczyć. Mocą człowieka jest jego miłość. Panie, powalony na kalwaryjskiej drodze, my wiemy, że to Ty byłeś mocny, a Twoi oprawcy słabi. Byłeś mocny miłością. Napełnij nasze serca tą mocą, byśmy nie ulegli otaczającemu nas złu. Ósma. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Panie, nie myślisz o sobie, o tym, że za kilka minut wbiją w Twoje ręce i nogi gwoździe, że rozpocznie się straszna agonia. Myślisz z wielką troską o tych, którzy stoją przy drodze. Wzywasz do zastanowienia. Nie płaczcie nade mną, ale same nad sobą i nad synami waszymi. Bo jeśli z zielonym drzewem tak czynią, cóż stanie się z suchym? Prawdziwa miłość nie myśli o sobie, ale nawet w chwilach największego cierpienia myśli o innym. Stacja dziewiąta, trzeci upadek Pana Jezusa. Na drodze rozwoju miłości może być wiele trudów, przeszkód, niepowodzeń, kryzysów, momentów braku wiary w sens wszystkiego i wiele załamań. Tak musi być wtedy, wtedy bowiem kształtuje się jeden z najważniejszych rysów prawdziwej miłości – wytrwałość. Wytrwałość jest znakiem prawdziwej miłości. Prosimy Cię, Panie, udziel tego wielkiego daru tym wszystkim, którzy weszli na drogę dorastania do miłości. Stacja dziesiąta. Pan Jezus zszedł obnażony. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Z Ewangelii według świętego Jana. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części. Wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą, nie rozcierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Tak miały się wypełnić słowa Pisma. Podzielili między siebie szaty, a los rzucili o moją suknię. Rozważanie prowadzą rodzice młodzieży, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania. Okrucieństwo fizyczne idzie w parze z okrucieństwem duchowym i moralnym. Zasadę tę potwierdza postawa żołnierzy, którzy najpierw Jezusa bili, opluwali i wyśmiewali.
a po dojściu na Golgotę zdali z niego ubranie. To nie przypadek, że upada każda cywilizacja, która popęd stawia wyżej niż człowieka. Taka cywilizacja doprowadza do rozpaczliwej sytuacji, bo przecież rozpaczliwa jest sytuacja człowieka, który dla chwili seksualnej przyjemności poświęca dosłownie wszystko. Drugą osobę, własną godność, powołanie do świętości, marzenia o życiu pełnym miłości i radości, sumienie, przyjaźń z Bogiem, a w końcu swoje zdrowie i życie. Stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża. Z Ewangelii według świętego Marka. A była godzina 9 rano, gdy ukrzyżowali Jezusa. Był też napis z podaniem Jego winy tak ułożony. Król żydowski. Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców. Jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Rozważanie prowadzą służby mundurowe, które stoją na straży naszego bezpieczeństwa i spokoju. Maryja pozostawała przy Jezusie przez całą drogę krzyżową. Dotarła z Nim aż na szczyt Golgoty. Jezus wiedział, że Matka nie opuści Go nawet na chwilę. Na szczycie Golgoty żołnierze przybili do krzyża dłonie i stopy Zbawiciela. Jego cierpienie osiągnęło niewyobrażalne rozmiary. Jezus zawisł na krzyżu w męczarni, jakiej nikt z nas nigdy nie doświadczył. Mimo porażającego bólu nie myślał o sobie, lecz o ludziach, których kocha i za których właśnie oddaje życie. Myślał o tych, którzy śmiertelnie go skrzywdzili. Głośno się za nich modlił. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Na krzyżu, w obliczu śmierci, Jezus myślał też o każdym z nas. Wiedział, że również po Jego krzyżowej ofierze zło i cierpienie nie znikną z powierzchni ziemi. Właśnie dlatego z wysokości krzyża, w testamencie swojej troskliwej miłości, pozostawił nam swoją Matkę jako pośredniczkę i wspomożycielkę. Niewiasto, oto Syn Twój. Następnie rzekł do ucznia, oto Matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Pan Jezus zdjęty z krzyża, ułożony w ręce Matki. Przy tej stacji rozważanie prowadzą w Ojcu Kultury
i artyści. Po odkupieniu śmierci na krzyżu, ciało Jezusa zostało złożone w ramiona Jego Matki. Bywają takie szczególnie trudne chwile, w których każdy z nas czuje się tak, jakby zdołał tkwił w sercu istnienia, jakby zabrakło sił, by dalej żyć, by dalej kochać. W takich sytuacjach czujemy się bezradni, bywają. Zwykle takie skrajnie trudne doświadczenie to reakcja na długie i intensywne cierpienie. Jednak największym zagrożeniem nie jest dla nas choćby najbardziej nieznośne cierpienie. Przeciwnie. Cierpienie może otworzyć nam oczy, pomaga odróżnić dobre od zła. Upewnia nas w tym, że Bóg ma rację i że warto go słuchać. Największym zagrożeniem nie jest nam śmierć. Istnieje tylko jedno śmiertelne zagrożenie dla człowieka. Zagrożeniem tym jest życie daleko od Boga, czyli w krainie położonej daleko od miłości, do jakiego się syn marnotrawny. Kto żyje daleko od Boga, ten żyje daleko od życia. Ktoś taki zmierza do przedwczesnej śmierci doczesnej, a jednocześnie pryskuje duchowną śmierć na wieki, czyli wieczne istnienie poza miłością. Doświadczenie uczy, że ci, którzy nie kochają, nawet jeśli są młodzi, piękni, utalentowani, bogaci, odbierają sobie życie od razu albo na ratę, przez alkohol, narkotyki, podporządkowanie się popędem czy ideologią rozwiązłości. Stacja 14. Pan Jezus złożony do grobu. Dobrzy ludzie przygotowali grób dla Jezusa. Źli ludzie przyłożyli do tego grobu ogromny kamień i postawili uzbrojoną straż. Chcieliby Jezus już nigdy z grobu nie wyszedł. Ta historia powtarza się na naszych oczach. Także obecnie ludzie przewrotni próbują zatrzymać Jezusa w grobie. Próbują wmawiać współczesnemu człowiekowi, że Jezus to już tylko przeszłość. Ludzie podli twierdzą, że wskazania moralne Jezusa, a zwłaszcza Jego nauczanie o godności dziecka Bożego, jaka przysługuje każdemu człowiekowi od poczęcia do naturalnej śmierci, o wiernym i nierozerwalnym małżeństwie, czy o życiu w prawdzie i miłości, to coś niezgodnego z postępem, nowoczesnością, poprawnością polityczną, tolerancją, akceptacją dla każdego, nawet najbardziej perwersyjnego sposobu życia. W XXI wieku ludzie złej woli i demoralizatorzy nie tylko próbują zatrzymać Jezusa w grobie, próbują też przytłaczać do ziemi Jego uczniów, posługując się przy tym kamieniami nowych, ateistycznych i liberalnych ideologii. Według tych ideologii każdy może robić to, co chce. Nawet zabijać własne dzieci, czy według własnego widzimisię określać swoją płeć. Współcześni ludzie dobrej woli, ludzie uczciwi i kierujący się Ewangelią przytłaczani są jak ciężkim kamieniem postawą tych polityków, dla których władza i pieniądze ważniejsze są od elementarnych wartości i którym bardziej zależy na losie bogatych aktywistów moralnie pogubionych, niż na losie ludzi bezrobotnych czy na sytuacji milionów rodzin, które żyją w biedzie.
Jesteśmy przytłaczani agresją i arogancją ateistów, którzy tworzyli i nadal usiłują tworzyć systemy zła. Gdy dochodzą do władzy, stają się ludobójcami i nigdy za to nie przepraszają. Ich celem jest doprowadzenie w każdym pokoleniu do sytuacji, w której Jezus zostaje wyśmiany, a demokracja jest tak sterowana, by znów mógł wygrać Barabasz, a Barabasz był zbrodniarzem. Jezu, złożony do grobu, przywalonego ciężkim kamieniem, Ty nie pozwoliłeś, by zamknięto Cię w tym grobie na zawsze. Przeciwnie, Twój grób pozostaje na zawsze pusty. Tylko Ty możesz uchronić nas od śmierci wiecznej i od umierania za życia. Chcemy w każdej sytuacji być blisko Ciebie, bo Ty jesteś jedynym, niezawodnym obrońcą naszego życia i naszej godności. Jezu Chryste, nasz Zbawicielu, za chwilę wyśpiewując, który za nas cierpiał rany, będziemy przeżywać ostatni akt dzisiejszej drogi krzyżowej. Śpiewajmy więc tę modlitwę na cześć Chrystusa cierpiącego z pełną wdzięcznością i prośbą o pomoc na naszą drogę życia. Znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Nasz Zbawicielu, to prawda, że pójście za Tobą drogą miłości i świętości wymaga od nas ujarzmienia naszych słabości, wymaga wysiłku, dyscypliny, czujności, pokory. Wymaga uwolnienia się od naiwnej wiary w istnienie łatwego szczęścia, osiągniętego na luzie i bez wysiłku. Jednak prawdą jest również to, że każde inne jarzmo niż Twoje okazuje się nieporównywalnie cięższe. Potworny ciężar nakłada na siebie człowiek wtedy, gdy nie respektuje Twoich przykazań, gdy zrzuca z siebie jarzmo miłości, a nakłada na siebie jarzmo grzechu. Taki człowiek krzyżuje samego siebie i innych ludzi. Jezu Chryste, Zbawicielu i Przyjacielu człowieka, dziękujemy Ci za Twoją miłość do końca, za to, że przy Tobie możemy żyć, kochać, bo Ty nas pierwszy ukochałeś.
o dar odpustu zupełnego. Chcielibyśmy modlić się za Ojca Świętego, za Kościół, o błogosławione owoce rekolekcji, spowiedzi wielkopostnej dla całego naszego miasta Lubaczowa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas zaproszeniem, ale nas